Zostaw go, kurwa, Iwa! Jak państwo widzieliście, szczegół. W gronie demonstrantów byli policjanci. Policjanci, którzy nie założyli żadnych opasek, w żaden sposób nie byli oznakowani. Raptem wyjęli pałki teleskopowe z kieszeni i rozpoczęli co? No właśnie. Nasz gość, dr Krzysztof Lidl, specjalista do spraw bezpieczeństwa Kolegium Civitas. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam, cześć. Czemu służy, wyjdę od tego szczegółu, czemu służy takie zachowanie policji, to znaczy wpuszczenie funkcjonariuszy nieumundurowanych, nieoznakowanych w tłum, po czym oni wyjmują te pałki, sieją przemoc i strach, po czym chyba w sposób dosyć przypadkowy wyciągają kogoś z tego tłumu, bo to zdaje się, że był jakiś przypadek, to nie była kwestia, że polowali, nie wiem, na liderki demonstracji, tylko łapią kogoś i przeciągają za kordon policji, jak rozumiem, celem zatrzymania. Po co to się robi? Znaczy, czy warto jest zacząć od tego, że oczywiście policja wykorzystuje funkcjonariuszy nieumundurowanych przy zabezpieczeniu tego typu zgromadzeń, natomiast ich rola jest dość specyficzna, to znaczy przede wszystkim mają dokonywać tego rozpoznania tego, co się dzieje w środku takiego zgromadzenia, bo trzeba pamiętać, że policja, która zabezpiecza zgromadzenie, musi dbać przede wszystkim o bezpieczeństwo uczestników tego zgromadzenia, więc w momencie, kiedy ktoś łamałby prawo, czy gdzieś łamał jakieś przepisy, to powinni podejmować określone interwencje. A druga kwestia to jest dostarczanie informacji dowodzącym tego typu operacjom, po to, żeby oni mieli taki ogląd sytuacyjny, co się dzieje i mogli używać tego, co jest dedykowane do radzenia sobie z tego typu sytuacjami, czyli pododdziały zwarte, czyli ci mundurowani policjanci w tych białych kaskach bardzo często, którzy to oni mają głównie podejmować różnego rodzaju działania wobec zgromadzonego tłumu. Ja jak obserwuję te filmiki, czy te wczorajsze wydarzenia podczas protestu kobiet, to co jest, pierwsze rzuca się w oczy, to taki pewien dysonans taktyczny, który mam, znaczy mam wrażenie, że ci cywilni policjanci weszli w rolę pododdziału zwartego, to znaczy zaczęli konfrontować się z tłumem, a nie taka jest ich rola, oni powinni głównie dbać o bezpieczeństwo uczestników i reagować tylko i wyłącznie na przejawy łamania prawa. To jeszcze na moment do tego wrócę, natomiast ja wczoraj dosyć pilnie obserwowałem kolejne komunikaty, także te, które były na telegramie strajku kobiet i wyłaniał w nim się obraz taki. Do Sejmu demonstranci nie zostali dopuszczeni, bo Sejm został obwarowany i otoczony jak twierdza. Potem policja jakimś systemem blokad próbowała demonstrantów rozdzielić na mniejsze grupy. Pierwszą taką mniejszą grupę udało się wyizolować na Placu Trzech Krzyży. Główna część przeszła, była próba odcinania ich na Marszałkowskich pomiędzy Placem Konstytucji a Jerozolimskimi, nieudana. Druga próba
próba była przy rondzie de Gaulle'a, kiedy próbowano ich zamknąć, ale oni tam bocznymi uliczkami przeszli w stronę Placu Powstańców. No i na koniec zrobił się kocioł na placu, został stworzony przez policję kocioł na Placu Powstańców, gdzie już ci demonstranci zostali zamknięci kordonami policyjnymi. No i komunikaty były takie, że będą wypuszczani, o ile się wylegitymują. Czemu ja cały czas, bo jakby nie, nawet nie do końca pytam, na ile to jest zgodne ze sztuką, bo oczywiście to też jest ciekawa informacja, ze sztuką zabezpieczania takich zgromadzeń, ale czemu mogą służyć tego typu polecenia, taki sposób postępowania? Jaki jest cel tego? Tak? Co jest w głowie komendanta, który tym steruje? No widzisz, to jest moim zdaniem dużo istotniejsze pytanie niż sam udział policjantów po cywilnemu, dlatego że ewidentnie było widać, że policja otrzymała polecenie, żeby podejmować stanowcze działania wobec tego zgromadzenia. Całość tych działań, rozumiem, opiera się na przepisach dotyczących covidowych, które zabraniają zgromadzeń. W związku z tym policja dostaje legitymację do tego, żeby podejmować różnego rodzaju działania. Na zasadzie zgromadzenie jest nielegalne. No i trzeba było podjąć jakieś działania. Ja rozumiem, że sama decyzja co do użycia policji podczas tego zgromadzenia czy tego protestu, to była decyzja stricte polityczna, dlatego że wiemy od samego początku, że to jest zupełnie inny rodzaj protestu, zgromadzenia niż ten, z którym mieliśmy chociażby do czynienia 11 listopada. Policjanci dokonują rozpoznania operacyjnego, mają informacje operacyjne, jaki jest cel tego zgromadzenia, co się tam będzie tak naprawdę działo z dużym wyprzedzeniem i na tej podstawie planują siły i środki, którymi będą dysponowali. Jeżeli ja miałbym spojrzeć na to, co się wczoraj działo, to sam fakt użycia tak dużych sił policyjnych, mam tu na myśli zarówno ludzi, którzy, tych policjantów, którzy przyjechali do Warszawy, zarówno umundurowanych, jak i nieumundurowanych, oraz samochody, które miały głównie za cel blokowanie określonych odcinków dróg, to był taki element, który mógł być prowokacyjny dla samych uczestników zgromadzenia. To znaczy moim zdaniem no taki nie wprost proporcjonalne te siły i środki były zgromadzone do potencjalnego zagrożenia i co do tego nie mamy wątpliwości. To jest pierwsza rzecz, która powinna budzić wątpliwości. Powinniśmy się zastanawiać, czy czasem nie chodziło o coś więcej niż tylko zadbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny. Natomiast ja rozumiem, że policjantom było łatwiej podejmować określone działania i interwencje, kiedy mieli do czynienia z agresywnym tłumem 11 listopada, natomiast w momencie, kiedy mają do czynienia z protestem, w większości młodych ludzi, kobiet, którzy są nastawieni pokojowo, bardzo często ten protest przypomina trochę happening, idą pod Sejm, to ten pomysł na to stanowcze reagowanie polegało głównie na tym, będziemy egzekwować prawo, czyli jeżeli jest zakaz, to będziemy was karać mandatami czy też wnioskami do kolegium. I cała ta taktyka dzielenia tłumu na kawałki, blokowania poszczególnych odcinków dróg, tamowania ruchu i tak dalej, ona służyła głównie temu, żeby wylegitymować jak największą ilość osób i na tej podstawie móc skierować wnioski do kolegium, czy ewentualnie karać mandatami. W międzyczasie oczywiście dochodzi do różnego rodzaju zdarzeń, mniej lub bardziej agresywnych, gdzie policja musi czy też używa środków przymusu bezpośredniego i tyle, jeżeli chodzi o opis samej operacji. W mojej ocenie dwa elementy, o których już teraz rozmawiamy, nie były właściwe, jeżeli mogę sobie oczywiście jako były policjant pozwolić na tego typu ocenę z tej perspektywy. Po pierwsze, zgromadzenie tak dużych sił i środków, bo to mogło być rzeczywiście prowokacyjne, bo mam wrażenie, że to zgromadzenie nie zagrażało aż tak mocno bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu i o tym policjanci bardzo dobrze wiedzieli, ci, którzy planują tego typu operacje. I druga kwestia to jest użycie policjantów po cywilnemu, nieumundurowanych, którzy weszli w rolę pododdziału zwartego i używali środków przymusu bezpośredniego wobec tłumu ludzi tak naprawdę. I no jest jeszcze jedna rzecz, którą no ja poruszę, a myślę, że warto znowu patrząc z punktu widzenia kogoś, kto kiedyś planował tego typu operacje, czy brał w nich udział, nie wyobrażam sobie nie brać pod uwagę faktu, że mieliśmy do czynienia podczas pierwszego protestu kobiet, tego największego, może nie pierwszego, ale tego największego, z prowokacjami i atakami ze strony różnych grup skrajnie prawicowych, takich mocno anarchizujących,
które również były ubrane po cywilnemu, również dysponowały jakimiś opaskami, żeby się tam wewnętrznie rozpoznawać. No z punktu widzenia pewnej takiej psychologii czy mentalności, użycie policjantów po cywilnemu interweniujących w taki sposób, jak to widzimy na filmikach wczoraj, mogło rzeczywiście budzić strach i niepokój wśród uczestników tego marszu, która wielu z nich brała udział pewnie w tym wcześniejszym marszu i byli atakowani przez cywili ubranych w kominiarki i zachowujących się agresywnie. I to jest naturalny mechanizm. Przy planowaniu policjanci poza tą stroną formalno-prawną powinni brać również tego typu aspekty. No ale powiedz o tym oznakowaniu, bo o ile ja to puściliśmy tutaj jeden filmik, ja tych filmików widziałem co najmniej kilkanaście w sieci i zajrzałem też do filmików z 11 listopada i 11 listopada policjanci przed rozpoczęciem, ci nieumundurowani, przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań zakładali takie żółte opaski na ramię. We wczorajszych filmikach żadnego z policjantów nie widziałem z jakimkolwiek oznakowaniem, nawet minimalnym, no nie wiem, chyba że miał znaczek w klapie i to od strony wewnętrznej, jak to kiedyś niektóre służby miały. Oni w żadnym, czy co ten policjant może, jeżeli on w tłumie nie jest w żaden sposób oznaczony jako policjant, no bo on do któregoś momentu jest traktowany jako jeden z demonstrantów, tak? W którymś momencie, kiedy wchodzi w konflikt z innymi demonstrantami, no to jest traktowany jako element obcy, ale przez swoje zachowanie. Natomiast trudno go potraktować jako policjanta, skoro oczywiście nie ma szans się legitymować i tak dalej, no bo to nie ta sytuacja, ale nawet nie zakłada tej opaski. Moim zdaniem to jest element prowokowania obrony wśród ludzi, tak? Człowiek inaczej się zachowuje w momencie, kiedy wchodzi w zwarcie z kimś, o kim wie, że jest policjantem, a inaczej się zachowuje, jeżeli ma po prostu naprzeciwko siebie może dużego, ale jednak faceta, który jest w cywilu. Ja myślę, że warto w ogóle zacząć od tych mitycznych opasek już, bo ja nie jestem w stanie zgodzić się z rzecznikiem Komendy Stołecznej, który próbuje stawiać znak równości między legitymacją służbową, tak zwaną blachą, czyli oznaką policyjną, a tą właśnie opaską. Trzeba pamiętać, że opaska tak naprawdę ma charakter tylko i wyłącznie pewien taki porządkujący i raczej sam pomysł na opaskę. Oczywiście on przyszedł z zachodu do nas, Amerykanie czy francuscy policjanci bardzo często z tego korzystają, ale on nie ma charakteru formalnego, jeżeli chodzi o identyfikowanie funkcjonariusza. To jest raczej coś, co ma pomagać policjantom rozpoznawać się między sobą, interweniującym, między innymi w tłumie, żeby policjanci wiedzieli, że mają do czynienia najprawdopodobniej z policjantem, bo ma taką opaskę, co się da potem zweryfikować, jeżeli się go wylegitymuje, prawda, i wtedy możemy się odnaleźć w tłumie i możemy jakoś wspólnie tam działać, funkcjonować, podejmować interwencje. Natomiast takim mechanizmem, przy którym nieumundurowany policjant podejmujący interwencję ma zabezpieczyć całą tą sytuację, jest legitymacja służbowa lub odznaka policyjna. To są dwa elementy, które z formalnego, prawnego punktu widzenia służą do tego, żeby policjant identyfikował się jako policjant. Mało tego, przepisy są tak skonstruowane, że interweniujący policjant to jest ktoś, kto interweniuje wobec osoby, po pierwsze łamiącej prawo, czyli popełniającej wykroczenie lub przestępstwo, ale to nie znaczy, że ta osoba łamiąca prawo nie ma jakichś praw osobistych, praw wolnościowych, i ta osoba ma między innymi prawo uzyskać dane personalne policjanta, który podejmuje wobec niej interwencję. Nie wszystko da się zgonić na tak zwaną dynamikę sytuacji, bo to często słyszymy, to jest też przy okazji komentarzy tego typu sytuacji, jest dość modne i popularne dzisiaj, dlatego że bardzo często oczywiście sytuacja wymaga szybkiej, dynamicznej reakcji, natomiast policjant po podjęciu tej interwencji, na przykład po obezwładnieniu osoby, która zachowuje się agresywnie i popełnia przestępstwo, ma obowiązek dalej się wylegitymować, posłużyć się tą legitymacją i posłużyć się tą znaką. Nie byłoby problemu, gdyby policjanci nieumundurowani nie wchodzili w rolę pododdziału zwartego, jeszcze raz wrócę do tej swojej podstawowej tezy. Jeżeli te interwencje wobec osób, które zachowywały się agresywnie, ale w tłumie, podejmowane były przez policjantów umundurowanych, którzy stali tam niedaleko i przez te pododdziały
powinny te interwencje być podejmowane. Dzisiaj byśmy o tym nie dyskutowali. Policjanci po cywilnemu mają przede wszystkim dostarczać informacje kierującym operacją i podejmować w tych trudnych sytuacjach, kiedy na przykład nie ma policjantów umundurowanych, interwencje wobec tych, którzy zagrażają życiu, zdrowiu osób postronnych czy uczestników i reagować. Jest bardzo dobry przykład, to jest działanie trójki operacyjnej policjantów podczas Marszu Niepodległości, tak zwanego Marszu Niepodległości, albo jeszcze wcześniej podczas protestu kobiet, kiedy kilku umundurowanych policjantów idących razem z kobietami, zabezpieczających ich bezpieczeństwo, reaguje wobec kilkunastoosobowej grupy tak zwanych narodowców, które próbują zaatakować te kobiety. W ciągu dosłownie kilkunastu sekund napastnicy zostają obezwładnieni, policjanci wyciągają te przysłowiowe blachy, kują ich, nie dochodzi do agresji. To był taki modelowy przykład. Tutaj mam wrażenie, że ta próba wejścia w tą rolę pododdziału zwartego, ci po cywilnemu ubrani chłopcy trzymający się tam za ramiona, czyli w takim krzyku policyjnym, gdzieś tam próbujący razem z mundurowymi prowadzić jakieś działania, to jest ten największy problem, który powoduje, że my dzisiaj w ogóle o tym dyskutujemy i tak naprawdę żyjemy w pewnym takim chaosie, bo nie do końca wiemy, o co chodziło. Ale to mówię, to był w mojej ocenie taki błąd taktyczny, ale on ma swoje konsekwencje. Zafrapowałeś mnie tym brakiem umocowania prawnego opaski jako takim. Czy to oznacza, że jak ja sobie zrobię jakąś opaskę taką bardzo podobną, albo na przykład wszyscy demonstranci strajku kobiet założą sobie jakieś opaski podobne, to rozumiem, że to jest nieregulowane prawem. Możemy sobie założyć takie opaski. Ja nie znalazłem żadnego przepisu takiego, bo ustawa o policji na pewno o tym nie mówi, natomiast no, biorąc pod uwagę znowu dynamikę procesu legislacyjnego u nas, nie znalazłem takiego przepisu dotyczącego jakichś przepisów wewnętrznych, typu rozporządzenia komendanta głównego, czy jakieś decyzje wewnętrzne. Ja przynajmniej ich nie kojarzę, nie spotkałem. Natomiast trzeba pamiętać też, na czym polega ten mechanizm. Zarówno legitymacja służbowa, jak i tak zwana blacha policyjna, ta oznaka, to są mechanizmy, które pozwalają na identyfikację policjanta, ale one przede wszystkim są w określony sposób zabezpieczone, żeby nie zaistniało to, o czym mówisz. Każdy z nas mógłby na drukarce zrobić sobie legitymację. Każdy z nas mógłby sobie odlać policyjną znakę i biegać z nią po ulicy. Zresztą takie przypadki są znane. Taka sytuacja dość jako ciekawostka. Facet, który przez 8 lat udawał policjanta przed żoną, bo wszystko sobie gdzieś tam sterował, porobił, dopiero podczas interwencji policyjnej okazało się, że tym policjantem nie jest. I tego typu mechanizmy, narzędzia, które są do tej identyfikacji indywidualnej policjanta zewnątrz, są odpowiednio zabezpieczone, mają swoje numery, da się to sprawdzić w bazach, mają znaki zabezpieczenia, wodne, specjalną formę wykonania itd., itd. Tak jak mówisz, taka opaska, która nie ma tej formy zabezpieczenia i próba zrównania ją w tej identyfikacji z legitymacją czy oznaką policyjną jest po pierwsze błędem takiej natury logicznej, po drugie takiej możliwości by nie było. To niebezpieczeństwo, że nie wiem, niepokojowo protestujące kobiety czy mężczyźni, ale przestępcy, którzy będą ubierali takie opaski i biegali po ulicach z pistoletami podczas napadu na bank, a podczas próby interwencji będą mówili, jestem policjantem, bo mam opaskę. To jest to ryzyko i zagrożenie. Więc w ogóle mówię, ta mityczna opaska, ona urosła do jakiejś takiej rangi w ogóle tematu, który w mojej ocenie nie powinien funkcjonować. Sam pomysł na te opaski, jeszcze raz to powtórzę, to jest pomysł, który w krajach Europy Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych funkcjonuje już od dawna, ale on nie ma charakteru identyfikacji wobec obywatela. Obywatel ma otrzymać te dane, podstawą jest ta legitymacja służbowa jako dokument formalny, natomiast te opaski zostały wymyślone po to, żeby policjanci między sobą poznawali się w tłumie, prawda? I nie chcę tego sprowadzać do kolekcjalnego stwierdzenia, ale żeby kolega kolegi nie pałował w skrócie, jeżeli ta sytuacja jest dynamiczna, że użyję tego popularnego pojęcia. Słuchaj, to jeszcze dwie krótkie rzeczy z prośbą o komentarz. Bardzo wiele wczoraj było głosów, że był stosowany wobec tych zatrzymywanych przez policję, spisywanych manewr taki, proszę zdjąć maseczkę, zrobię zdjęcie, po czym jest to materiał, który ma być podstawą wniosku do tego, żeby wymierzyć danej osobie karę sanepidowską za brak maseczki.
Wiesz, ja się nie znam na szczegółowych przepisach, ale wydaje mi się, że w cywilizowanym kraju tego typu tępa gówniarska prowokacja no jest czymś żenującym. No ale powiedz, jak to jest w praktyce działania policji? Mnie się to w głowie za bardzo nie mieści. No ja mam nadzieję, że to, co mówisz, to jest jakaś pomyłka taka wynikająca z emocji wczorajszego dnia i z różnego takiego przekazu, który się pojawia. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że policjant wydaje polecenie mniej bardziej sensowne, żeby zdjąć tą maseczkę, żeby zrobić zdjęcie, a potem na tej podstawie próbuje karać, bo ten ktoś nie miał założonej maseczki. Pomijam fakt, że to byłaby forma przestępstwa ze strony policjanta, nie tylko prowokacji, ale myślę, że jakieś formy oszustwa, więc mam nadzieję, że to nie tak. Powiem szczerze, że ja nie znam takiej praktyki fotografowania jako takiego elementu dowodu, że ktoś brał udział podczas interwencji. No takim podstawowym elementem jest dowód, czynność legitymowania. I tutaj trzeba jeszcze raz podkreślić, policjanci mogą działać tylko w ramach prawa i w granicach prawa. Jeżeli mają w uprawnieniach możliwość legitymowania osób, które są podejrzewane lub popełniły przestępstwo lub wykroczenie, to mogą legitymować. Ja wiem o możliwości fotografowania osób podejrzewanych o popełnienie przestępstwa, ale to są zdjęcia sygnalizacyjne robione już wtedy, kiedy osoba zostaje zatrzymana i do akt sprawy trzeba zrobić zdjęcie, albo osoba, która będzie za chwilę wobec niej skierowana jako oskarżenia. Na poziomie działań prewencyjnych, takich początkowych, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Tym bardziej, że wszystkie elementy takiego uwierzytelniania, znaczy zabezpieczenia wizerunku, prawda, czy utrwalania wizerunku przez organy ścigania, w tym również przez takie organy jak policja, one są regulowane ustawowo. To jest tak, rangi ustawowe jest bodajże chyba artykuł 20 ustawy policyjnej, którym zawiera kilkanaście paragrafów i ustępów, które bardzo szczegółowo opisują, kiedy można ten dźwięk czy obraz utrwalić. To nie jest tak, że policjant może sobie robić zdjęcia, kiedy chce w skrócie. Potem je wykorzystać gdzieś służbowo. Nie? Ostatnie moje pytanie to jest trochę na dywagację, ale tak, widzieliśmy zdjęcia, ci nieoznakowani w żaden sposób funkcjonariusze używali także ręcznych miotaczy gazu. Takim miotaczem została potraktowana Marta Lempart i to z tego nawet jest nagranie. Nie widziałem nagrania, ale wiem, że to samo stało się z Klementyną Suchanow, która dosyć skutecznie bo straciła wzrok na jakąś dłuższą chwilę. To są ewidentnie znane policji, znane w całej Polsce liderki tego strajku przywódczynie. Myślę, że ten atak gazem to nie jest przypadkowe zdarzenie w tłumie, tylko jest to jakaś akcja intencjonalna, zamierzona ze strony tych policjantów. Czy ja za daleko wchodzę w myślenie spiskowe? Myślę, że nie, bo one akurat cały czas są zauważalne i trudno sobie wyobrazić, że jest jakiś policjant, nie wiem, nawet z głębokiej prowincji przywieziony, który nie wie, kogo w tym momencie atakuje. Szczególnie, że ci zwiezieni z całej Polski to raczej pełnili czynności pomocnicze, no nie byli tymi agentami w tłumie. O czym to świadczy, jeżeli liderki tego strajku nawet nie są zatrzymane, po prostu są zaatakowane fizycznie w tym przy użyciu miotacza gazu? No oczywiście nie mamy żadnych dowodów, czy nie jesteśmy w stanie jednoznacznie potwierdzić takiej sytuacji, że to było intencjonalne działanie ze strony policjantów i z pełną premedytacją, wiedząc, z kim mamy do czynienia, nie wiem, w jaki sposób próbowali się wyżywać, czy w ten sposób reagować, żeby pokazać swoją pozycję czy siłę, i to będzie bardzo trudne do udowodnienia. I mam wrażenie i chciałbym, żeby było mało prawdopodobne. Natomiast mamy taki szerszy trochę trend w tego typu sytuacjach. To znaczy te informacje, które do nas docierają o posłach, którzy są gazowani, o pałki, czyli środki przymusu bezpośredniego używane wobec osób, które mają immunitet, od dziennikarzy poczynając, a właśnie na politykach kończąc, czy wreszcie na tych rozpoznawanych osobach, jeżeli chodzi o tą działalność. No to jest trochę niepokojący element. Ja pamiętam ze swoich czasów, że mechanizm tak zwanego immunitetu
to było coś, co już pomijam kwestię szkoleń, gdzie dość mocno nam to wbijano do głowy, ale mieliśmy jakby taki naturalny mechanizm, że jeżeli ktoś dał tym osobom ten immunitet, to znaczy, że tym osobom należy się po pierwsze jakieś specjalne traktowanie w tego typu sytuacjach, po drugie no, jakaś forma szacunku, tym bardziej, że trzeba pamiętać, że pomijam intencje poszczególnych polityków, którzy biorą udział w tych demonstracjach, czy tam się znaleźli, prawda, objętnie, czy to chodzi o ten 11 listopada, czy protest kobiet, ale ktoś znowuż w prawie i to w wysokiej rangi aktem prawnym zapisał wręcz uprawnienia, czy zadania przed nim stojące, prawda, ta interwencja poselska, prawda, zajmowanie się tego typu osobami, więc dajemy z jednej strony tym osobom określone zadania, uprawnienia z racji pełnionej funkcji społecznej, tego nadzoru takiego cywilnego nad funkcjonowaniem chociażby policji, czy organów ścigania, czy wymiaru sprawiedliwości, czy jakoś rozumianego, a potem nie gwarantujemy im jakiejś tam ochrony w postaci tego immunitetu, typu jestem posłem, interweniuję tu, bo wymaga ode mnie prawo i znowuż bardzo modne słowo, suweren mnie tu wybrał, w związku z tym realizuje swoją funkcję, a z drugiej strony, jak pokazuje ten immunitet w postaci legitymacji, to i tak mnie pałujecie, prawda? Mówię to kolokwialnie, oczywiście trochę spytając, więc mamy taki, do czynienia z takim trochę szerszym tłem, natomiast mówię, no tak jednoznacznie stwierdzić, że jest jakaś intencjonalne działanie ze strony policji w kontekście dokuczymy akurat dwóm dziewczynom, które stoją na cele tych strajków, no to po pierwsze nie znajdziemy pewnie żadnych dowodów na to, ani nie potwierdzimy, natomiast oczywiście takiej sytuacji nie można wykluczyć.